czasy, kiedy blask laurelinu nie był już tak silny, a bezbrzeżne fale ciemności, rozpościerające cień swych mrocznych skrzydeł nad śródziemię, potężniały, czyniąc noce czarnymi, mimo wysiłków rześkich magów, swym wiekiem zawstydzających śródziemię, rosłych krasnoludów, ścierających w proch orków, światłych hobbitów, strzegących mrocznego brzmienia, brzemienia, twardych elfów niosących na ziemię, zdeterminowanych entów, doglądających ostatnich parków oraz praworządnych ludzi, którzy paląc, grabiąc, były to czasy, kiedy to sztandary Gondoru i Rohanu dumnie łopotały na wietrze, przynosząc kwitnącym łąkom i lasom, gdzie śpiewają ptaszkowie leśni Pax Romana. Były to czasy, kiedy Dom Bombadil rzekł: czuję, że mnie dane jest słuchać muzyki Valarów. Czuję, że proroctwa mnie wspierają. Czuję, że nie będzie mnie w filmie. Z całych sił będę się starał wykonywać twoje polecenie, mój miłościwy królu. Moja kopia, mój miecz, moje... I mój łuk! I mój topór! Ej, co tu się dzieje? Co to ma znaczyć? Za szybko, mnie scenariuszu tego nie ma. Cięcie, kończymy. Z całych sił będę się starał wykonywać twoje polecenie, mój miłościwy królu. Moja kopia, mój miecz. I moje prawe ramię, zawsze gotowe do usług. I zważywszy na fakt, że jestem, jak wszystkim na świecie wiadomo, najlepszym rycerzem, nie wątpię, że zadanie klęski tym niegodziwym poganom... będzie błahą misją, acz którą z przyjemnością wykonam. Następny, proszę. A ja co? Tylko te banany i banany. Ej! No gdzie ty leziesz? Jeszcze z tobą nie skończyłem! Hej! A co to za tabliczka? Się nie wydurniał, Sauroniu! Matko Morgo? Cicho, bo jeszcze się wyda. Pamiętasz, ile razy ci mówiłem o tych elfach i innym elemencie? Brzydal? Nie, Brzydal to ty jesteś! Ale oryginalny, tatku! Wracając do tematu, jest ich za dużo. W
wąchają te swoje przebrzydłe kwiatki i pląsają po swych lasach, jakby nas w ogóle nie było. Ciemna strona mocy traci rację bytu, synu. Ktoś musi przejąć nad nimi władzę. Ktoś okrutny i twardy. Ktoś, kto... Ktoś taki jak ty, tatku? Niestety, muszę oddać to zadanie w twoje ręce, Sauruniu. Ale wciąż jest nadzieja. Masz ciągle pierścień? Ten, który dawałeś mi się bawić w dzieciństwie? No! Nie mam. Czemu, tatku, nic nie mówisz? Tatku! Nie! Zrobione.